Czy trudno było zagrać rolę bohatera? Tak jak każdą rolę, znaczy każda rola ma swoją zagadkę. Tutaj ja nie gram roli bohatera, ja gram rolę człowieka, który potrafił w najtrudniejszej z wyobrażalnych sytuacji, zmuszony do przetrwania, wykorzystując swoje umiejętności, trwać, a jednocześnie uznać, że samo przetrwanie nie jest wystarczające i żeby przeżyć tak naprawdę, czyli przetrwać jako człowiek, musi pomagać też innym. I teraz to trzeba rozbić na kolejne sceny i na kolejne dylematy, więc wchodzi się w taką sytuację analityczną i próbę zrozumienia tego człowieka, a potem wiarę w to, że uda się go godnie reprezentować na ekranie. To nie rozpatruję tego w kategoriach trudności, a raczej jako z jednej strony ciekawości, jako zadania, a z drugiej szczęścia, że mogę takie zadanie podjąć i doświadczyć takich dylematów w najbezpieczniejszej z możliwych form. A czy ta rola wymagała specjalnych przygotowań? Myślę tutaj zwłaszcza o naukach boksu, czy języka niemieckiego, czy może cokolwiek innego? Zdecydowanie kilkanaście miesięcy pracy nad ciałem, bo to też ciało pięściarza w Auschwitz, a do tego pięściarstwo jako trening, żeby móc reprezentować go na ringu. To w formule, która miałaby wskazywać na mistrzostwo. Więc tutaj wielka zasługa całego zespołu, z którym się przygotowywałem do tego zadania. Zgłębianie tematu, czytanie, oglądanie, wymyślanie wspólne, jak to najlepiej pokazać. Niezwykle inspirujący proces i taki pod względem twórczym bardzo, bardzo szczęśliwy, bo długotrwały, angażujący, a finalnie jak słyszę z reakcji widzów, to skuteczny w przekazaniu, że te dylematy człowieka wtedy, one nadal są aktywne i jakby otwierają w ludziach taką świadomość tego, że sami ciągle stajemy przed tymi wyborami. One są mniej widoczne, może bardziej rozmyte, ale ciągle ktoś próbuje ludzi dzielić. Zgodnie z narodowością, zgodnie z tak jak w obozie oznaczenia, jak były. Zgodnie z narodowością, z religią, z obyczajowością, z orientacją seksualną, emigranci. Dokładnie to są oznaczenia z obozu w Auschwitz. Dziękuję panu bardzo.